Dzień dobry. Hej. My jesteśmy właśnie w drodze na zakupy. Paula zabiera mnie dzisiaj do Dublina. A czemu nie? Czemu nie? To bogato ją zabroni. I jedziemy na małe przedświąteczne, świąteczne zakupy. I na wymianę butów. I na wymianę butów, tak. Także zabieram was z nami i zapraszam. To są te podróby tych lipstików z Kylie. Także po ciężkich zakupach, emocjonalnie strasznie, wracamy do domu. Mieliśmy problem z jednym zwrotem butów od Pauli, który nie wyszedł, ale trudno się mówi, ogarniemy go inaczej. Poczynione. Zapijemy byka za rogi. Tak. Prezenty zakupione i schowane. Jedziemy teraz na jedzonko. Na szamanko i odezwę się do was z jadłodajni. Dobra, dzieci odebrane, zaprowadzone na muzykę. Ja już zdążyłam trochę ułożyć te moje włosy, chociaż nie do końca widzę, bo wczoraj je tylko umyłam i było przestępstwo, bo położyłam się z mokrymi spać i rano, nie mając czasu, żeby je w ogóle ogarnąć, złapałam je tylko w tą, jak to się mówi? No kurde, w tą kitkę taką u góry i leciałam z tym, tak, a że w miarę wyglądałam, to już mówię chrzanie, to nie było naprawdę czasu, bo musiałyśmy się z Paulą wyrobić od 9 do 1.40, a z jazdą do Dublina i z przewidzeniem korków i z tym wszystkim byłyśmy na styk, a nawet 15 minut byłyśmy spóźnione, ale szkoła Ari była powiadomiona, więc wiedzieli, że tak się może wydarzyć. Tak, świąteczne zakupy poczynione. Arię już mam z głowy totalnie, Mikołaj już był na zakupach, także teraz mnie czeka tylko pakowanie i tak naprawdę przyszykowanie tego prezentu na jutro. Ją już mam całą, włącznie z 24 ogarniętą. Teraz tylko mi tak naprawdę zostało ogarnięcie prezentu dla Pauli, dla moich rodziców i dla młodego, czyli dla syna mojej przyjaciółki. No i jakieś muszę zestawy mikołajkowe kupić, jak pojadę z znajomą odwiedzić też, ona ma dwoje dzieci, słodziaków dwóch, słodziaka i słodziaczkę, w razie odwiedzin takich w czasie świąt. I coś jeszcze? Nie, chyba tak ze świątecznych rzeczy to żadnych dekoracji nie zamierzam kupować, ani takich rzeczy. Dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o mój humor i moje samopoczucie, to w drodze do Dublina to był taki trochę stres, czy zdążymy, czy nie zdążymy.
bo tak, ja się takimi rzeczami stresuję. Nawet jak tego po mnie nie widać, to ja to bardzo odczuwam w środku. Więc jadąc do tego Dublina, udało nam się tam zajechać w 45 minut do takiego sklepu, gdzie Paula chciała te swoje buty oddać. Potem udałyśmy się do Smyca i na śniadanie, bo nie mając czasu rano nawet napić się kawy ani nic, tabletki na pusty żołądek, blondynka. I dopiero tak naprawdę zjadłam po tych zakupach w tym McDonaldzie, bo jeszcze żadna restauracja nie była otwarta, nie było nawet 12:30. Planowałyśmy sobie taki brunch zjeść w restauracji, ale było troszeczkę za wcześnie na takie rzeczy. Także była przekąska w Maku. No i co? I wracając, no to mimo, że szkoła była powiadomiona o tej mojej, o tym moim spóźnieniu, że się spóźnię po odbiór młodej, to i tak się stresowałam, i tak się przejmowałam. Wiem, że to głupie z mojej strony, ale tak już mam, nic na to nie poradzę. Muszę nad tym troszeczkę poćwiczyć po prostu. No i teraz odebrałam młodego, są na muzyce, jest mój czas. Zabrałam ze sobą, mam książkę. Pamiętacie ten film, który nagrywałam, jak odpoczywać? Ta książka w dalszym ciągu nie jest przeczytana. Moja motywacja spadła tak w dół, tak mocno w dół spadła, że od tamtej pory, co przeczytałam chyba jeden rozdział, dopiero teraz się za nią biorę. Już ostatnio na lunchu ją czytałam i się dość wciągłam w nią. Także dzisiaj mnie czeka czytanie. Postaram się skończyć tą książkę w tym tygodniu, żeby była cała skończona. To będzie moja 12. książka w tym roku, więc po raz pierwszy taki mój naprawdę ustalony cel na całoroczny zostanie osiągnięty. 12 książek w przeciągu roku. I nie obchodziło mnie to, czy będzie jedna książka w miesiącu, czy to będą 3 książki w miesiącu. Miało być 12. Z 11,5, więc już mamy prawie 12. Na przyszły rok będzie 24, czyli 2 książki miesięcznie. Chociaż nie wiem, czy to nie za dużo. Nie chcę na siebie narzucać dużej presji i zastanowię się, czy taki numer mi odpowiada, taka liczba tych książek, czy może wybrać coś pomiędzy tymi 24 a 12 książkami gdzieś w środku, żeby się nie zaorać. Wiecie, jak to jest. Potem ja jestem dość ambitną osobą i jak mi coś nie wychodzi, to jestem potem naprawdę na siebie zła, a stawiając sobie cele, warto jest stawiać cele dość łatwo osiągalne. Pomiędzy tymi dość łatwo osiągalnymi podnieść tylko troszeczkę poprzeczkę i co roku coraz wyżej inwestować w siebie i co roku podnosić tą poprzeczkę wzwyż. Zauważyłam, że te książki typowo psychologiczne, takie poradniki, bo to są bardziej takie poradniki, potrafią mnie bardzo męczyć, jeżeli chodzi o czytanie. Więc jeżeli chcę odmóżdżać, to biorę typowego romantyka, typowy romans, dramat najlepiej i sobie czytam i to mnie odmóżdża. Naprawdę przy tym się wtedy relaksuję i nie potrafię się oderwać od takiej książki. Dosłownie. Czy coś jeszcze chciałam Wam w tym momencie powiedzieć? Dzisiaj standardowo, jak co wtorek, za zimno jest na dworze. Widzieliście w ostatnim filmiku, który wychodzi dzisiaj mamy wtorek, o depresji, byłyśmy z młodą na placu zabaw, z moją ptaszynką, zdecydowanie już jest za zimno o tej porze na plac zabaw, więc tak jak co tydzień jedziemy na kulki, dzisiaj jadę sama, koleżanka miała inne plany z mężem, więc mi to nie przeszkadza, my uwielbiamy spędzać czas w troje, z młodym na pokładzie, Aria ma wtedy towarzysza, się dobrze bawią, a ja będę sobie mogła właśnie, mam tu moje zatyczki do uszu, więc będzie mi o wiele łatwiej czytać tą książkę tam na tych kulkach, zaraz Wam je pokażę.
mogłam je wam ostatnio w tym filmiku pokazać, to są moje zatyczki. I to nie są całkiem takie wygłuszające zatyczki, tylko jeszcze jestem w stanie tam słyszeć, jak coś do mnie dziecko mówi, więc będą idealne na kulkach, żeby czytać książkę i nie słyszeć tych aż takich ogromnych wrzasków tam i tej zabawy. Także dobra, ja kończę tutaj do was gadać, bo czas leci, a to tylko 40 minut. I widzimy się za chwilkę. Także dzisiaj czuję się dość dobrze, poza tym stresującym porankiem. To dzisiaj jest ok. Przez kilka kolejnych dni będę w dalszym ciągu piła napary z waleriany, żeby się po prostu tak uspokoić, ustabilizować troszeczkę przez taki tydzień, myślę. I potem tylko w momencie, kiedy będę tego potrzebowała. Aha, no i mam przepiękne pożurki, jest zmiana. To jest folia. Folię mi Paula nakleiła. Piękne są te paznokcie. One są takie ciemne bordo. To nie jest brąz, takie ciemne bordo. Piękne są. I tak. I nic, czekam na tych naszych małych brzdąców. I będziemy jechać na te kulki. Jeszcze mam 7 minut, żeby ich odebrać. Przeczytałam dobre 15 stron tej książki. Fajna jest ta książka. Spoko, jak ją przeczytam w całości, to będę się na jej temat wypowiadać. Chociaż tak jak mówię, coś ostatnio mnie takie książki mocno nudzą i zniechęcają do czytania, więc chyba muszę sobie od nich przerwę zrobić i wrócić na chwilę do romansów. Muszę sobie zmieniać jedną książkę taką, drugą książkę taką. I żeby ta motywacja nic tylko rosła. Zaraz wam nagram taką przepitkę, chcę wam pokazać. Zrobili tutaj taką dziwną budkę mikołajową i nie rozumiem w ogóle, jaki jest w tym sens tej budki. Tam ani nie ma Mikołaja, stoi sztuczny Mikołaj plus jakiś sztuczny renifer i krzesełko po środku i trochę światełko, także nie wiem, nie rozumiem. Wiem mniej więcej, że pewnie to działa jako dekoracja i takie miejsce dla dzieci, które mogą wejść i tam potarmosić tego Mikołaja. Ale serio? Tam są jak to się mówi? Tam są schodki i wszystko i Mikołaja nie ma. Dzień dobry, mamy 6 grudnia. Nie zakończyłam wczorajszego vloga. Widzicie, jestem nawet w tej samej bluzie. Rozjadłam pączka, także wybaczcie mi. Popijam sobie kawę w samochodzie. Czekam na młodą i zaraz ją zawożę do szkoły. Chciałam zakończyć tego wczorajszego vloga. Życzę wam miłego oglądania, kochani. I zapraszam was do lajkowania, do subskrybowania i do komentowania moich filmów. Dajcie znać, co tam u was słychać i do zobaczenia.